Cześć, chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować mapkę, nad którą ostatnio pracuję. Mapka posiada linię kolejową i stację, która jest obsługiwana automatycznie przez elektronicznego dyżurnego ruchu. Całość jest na komputer Crafcie, na komputerku zaprogramowanym w Lua. Mamy tutaj też taki podręczny panel do sterowania tym zdalnie. Także zbliżamy się do naszej stacji, tutaj mamy wskaźnik. Więc spróbujemy połączyć się z... No właściwie to jestem już połączony. Także pokażę to od nowa. Połączymy się z kanałem pierwszym i poprosimy o wjazd na tor drugi. Dostaliśmy odpowiedź OK. Także zwolnimy sobie troszkę. I semafor wskazuje nam już tutaj dwa pomarańczowe. Wjedziemy w naszą stację. Stacja nazywa się Górzysko, czy tam Gorzysko. Nie wiem, tak tymczasowo, nie miałem właściwie lepszej nazwy. Dyżurny zmienił za nas tutaj rozjazd. Na razie tego nie widać, ale za chwilę pokażę manewry, to może lepiej to trochę zobrazuję. No ale póki co tutaj nasz składzik sobie wjeżdża w perony. Starałem się też, żeby te zakręty, te wszystkie łuki i zwrotnice były takie dosyć realistycznym kącie, nie wiem, żeby promienie skrętu nie były po prostu za małe. To jest częsty problem w takich mapkach. Także tutaj idziemy w realizm, powiedzmy. No i całość jest sterowana z tej oto nastawni. Tutaj wspomniany komputer połączony z Red Powerem. Był taki problem z tym Red Powerem, że on w wersji 1.16.5 po prostu miał jakiś błąd, przez co nie działał z komputer Craftem. Także musiałem ręcznie to po prostu naprawić, bo był fix, ale na nowszą wersję, na którą już nie ma Immersive Railroading. No i taki problem był. Tutaj mamy listę wszystkich akcji wykonanych, a całość jest sterowana przez taką sieć tutaj kanałów, nie wiem, tuneli z kablami. Tutaj idzie do różnych detektorów pod torami, do semaforków, do zwrotnic. No i mniej więcej tak to wygląda. Idziemy stąd. No i mogliście też zauważyć taki modelik. On jest trochę w celach wizualnych, ale też pomaga z tym, że ten chunk po prostu jest cały czas załadowany, na którym stoi komputer, więc możemy mieć komunikację nawet gdzieś tam z daleka. No i co? Pokażę może, jak wygląda obrót na takiej stacji. Także ustawimy sobie nasze sprzęgi w tryb manewrowy. I wybierzemy opcję obrót na torze drugim. Tutaj przy okazji jest takie zabezpieczenie, że gdyby teraz ktoś próbował wybrać jakąś inną opcję, to będzie pokazane, że stacja jest zajęta, dopóki nie wykonamy tego manewru. Pokazuje nam się tutaj już sygnał do jazdy, także wyruszamy. I jedziemy. Tutaj nie ma za dużo miejsca. Także trzeba uważać, tam już poprzednio rozwaliłem trochę trochę gravelu. Hamujemy, może tyle wystarczy. I czekamy, aż dyżurny przełoży zwrotnicę i ustawi nam przebieg manewrowy. Mijamy nasze wagony. No, można tutaj zaprogramować oczywiście różne manewry, różne przebiegi. Jeżeli stacja się powiększy, to będzie można także dodać wyjazd w jedną i w drugą stronę. Mieliśmy naszą tarczę, także hamujemy. I mamy sygnał z powrotem na skład. A jakby się ktoś zastanawiał, co to są te takie półbloki, to pochodzi z moda Chisels and Bits bodajże. Troszeczkę mod jest niestabilny z tego, co widziałem. Czasami te bloczki się po prostu odwracały, albo jakieś dziwne rzeczy się działy, albo nie ładowały do końca, przynajmniej u mnie. No ale fajnie to wygląda, także mimo wszystko tego używam. Wydaje mi się, że to na tyle póki co. Pewnie będę wrzucał jakieś aktualizacje, może uda się zrobić blokadę liniową
albo jakieś zupełnie automatyczne tutaj ruszanie pociągów, hamowanie, bo takie rzeczy też są możliwe z Immersive Railroading. Zapraszam jeszcze raz do pobierania mojej paczuni z semaforami, wskaźnikami. No i to tyle z tego odcinka. Cześć.